Znajdujemy się 16 km od Łodzi i 6 km za Aleksandrowy. Znajdujemy się w miejscowości Nakielnica. Przyjechaliśmy tutaj zobaczyć jeden z najwspanialszych zabytków naszego województwa, a mianowicie dwór Zachertów w Nakielnicy. Dwór wybudowany jest w stylu klasycystycznym. Charakterystyczne dla tego stylu są kolumny. Są to kanelowane kolumny w stylu takim antycznym, a po bokach mamy dwa pilastry. Ścianki tego portyku również są podzielone pilastrami. Oprócz portyku mamy dwa skrzydła. Dwór zbudowany został w miejsce stojącego od XV wieku dworu drewnianego. XIX-wieczny dwór w otoczeniu parkowym jest jednym z cenniejszych zabytków województwa łódzkiego. I dwór, i park wpisane są do rejestru zabytków już od 1967 roku. Właścicielem Nakielnicy został w 1828 roku Jan Samuel Zachert, przemysłowiec i właściciel ziemski, założyciel cechu cukienników w Zgierzu. Wybudował budynek w stylu klasycystycznym z okazałym dwukondygnacyjnym portykiem oraz parterowymi skrzydłami krytymi blachą cynkową. Otoczenie dworu było starannie utrzymane. W ogrodzie rosły drzewa owocowe, w parku znajdowała się plantacja róż. Nakielnica słynęła również z wysokiego poziomu upraw sadowniczych i warzywniczych. Uprawiano melony, arbuzy, bakłażany i szparagi. Kolumny i pilastry dźwigają belkowanie architraw. Nad nimi jest fryz z tryglifami. W opisach czytałem również, że były metopy, ale w tej chwili tych metop tutaj nie widać. Nad nimi trójkątny tympanon, charakterystyczny dla stylu klasycystycznego. Klasycystyczny dwór jest budynkiem parterowym z mieszkalnym poddaszem podpiwniczonym w części południowej. Budynek na planie wydłużonego prostokąta jest postawiony na niewysokim cokole i posiada 11-osiową elewację frontową. Nad parterowymi skrzydłami jest drewniany dach kryty blachą cynkową. Dwór przyozdobiono od frontu okazałym portykiem dwukolumnowym. Reprezentacyjny, silnie wysunięty, dwukondygnacyjny portyk posiada ściany boczne rozczłonkowane pilastrami. Stylizowane kolumny portyku podtrzymują belkowanie o gładkim architrawie. Nad nim jest fryz z tryglifami i gzyms kostkowy. Portyk wieńczy trójkątny fronton o gładkim tympanonie. Mamy okazję dzisiaj porozmawiać z właścicielką tego dworu, z panią Elżbietą Pułaczewską. Witam serdecznie. Ja witam państwa. Cieszę się, że zawitaliście, że przywieźliście pogodę. Tak, bardzo ładnie. Przepiękną dzień jest, no naprawdę bajkowo piękny. Pani Elu, pani jest rodowitą łodzianką? W Łodzi się pani urodziła, czy tu? Urodziłam się w szpitalu w Betlejem. A w Łodzi? W Łodzi. Tak. Po 20 latach urodził się również tam mój syn, najstarszy, który no niestety już nie żyje. No ale w życiu ze względu na wszystkie zawiłości historyczne przeprowadzałam się nie mniej, nie więcej, tylko 27 razy. I to były
i w Łodzi różne do mieszkania. I w Polsce mieszkałam w kilku miastach. No, kiedy otworzyła się furtka, że będzie można odkupić dom rodzinny, zapytałam całej mojej rodziny, słuchajcie, to jest moje marzenie, zgadzacie się? Oczywiście, mama kup. No to mama kupiła. Kupiła. I mieszkała pani potem tu z dziećmi? Czy? I potem mieszkałam tutaj z dziećmi. To znaczy najstarszy syn już był żonaty, miał swoją rodzinę, mieszkał we Wrocławiu, gdzie mieszkała moja mama z babcią i ciocią. No i tak powoli się tak wszystko układało, no ale powiedziałabym, nie za bardzo po mojej myśli. Niech pani powie, czy pani pamięta jeszcze z tych dawnych czasów, jeszcze przedwojennych tutaj? No tak, bo to było, tak, bo to było moje dzieciństwo. Czyli to był ten raj utracony. Raj utracony, to ile pani lat miała, jak się wojna skończyła? No ja jestem 40 rocznik. Czyli 5 lat. Czyli prawie 5 lat. Czyli 5 lat tutaj pani mieszkała. Tak, razem z dziadkami. No to niech pani nam opowie, co wtedy się tutaj działo. Co pani pamięta z tych lat? No przede wszystkim rodzinę. No właśnie, to było. Bo to jest, no rodzina to jest podstawa wszystkiego. Ja byłam jedynym małym dzieckiem wtedy. No więc oczko w głowie, które się chuchało, dmuchało i starało strzec przed okropnościami wojny. Co prawda ona nas omijała z daleka, ale restrykcje, które były, no mocno przeszkadzały w normalnym życiu. Ostatnimi właścicielami dworów na Kielnicy byli bracia Alfred i Leon Zachertowie. Alfred prowadził tu gospodarstwo rolne, a Leon, dziadek pani Elżbiety, zajmował się ogrodem. Ponieważ rodzina Zachertów uważała się za Polaków, sędzia Leon Zachert musiał poświęcić się i podpisać Volkslistę, aby uchronić przed represjami resztę rodziny. Dzięki temu Zachertowie bezpiecznie przeżyli tu cały okres wojny. Niestety w 1945 roku dobra zostały przejęte przez państwo, a rodzinę Zachertów wyeksmitowano z godziny na godzinę. Dziadek Leon przez Folklistę trafił do obozu pracy przymusowej na bagnach w Rąbieniu koło Aleksandrowa Łódzkiego. Miał wtedy 66 lat i zmuszano go do ciężkiej pracy przy melioracji. Według relacji rodziny zamordowano go widłami. Dochody przynosiły krowy, tak, czyli zarodowa hodowla, ziemia. Ot, mamy taki stuk, sterteł, takich stert to tak 15 stało mniej więcej, no bo to nie sposób było pomieścić w budynkach. No i 700 hektarów lasu, bo majątek na Kielnica to była 1000 hektarów, 300 ornej, i 700 lasów. Ładnie. Także to była i gospodarka leśna, i rolna, i hodowlana. No wykorzystywano wszystkie możliwości. No a mój dziadek no nie chciał pracować jako prawnik w tamtych czasach. Wolał tutaj. I tak, i był ogrodnikiem. Założył ogrody. Alfred zajmował i się ogrody, folwarkiem, a Leon ogrody. Tak. No ogrody okazuje się, że przynosiły większe dochody niż ziemia. Czyli no bo jak sadownictwo, tak. I sadownictwo, i warzywnictwo. Tak. I to naprawdę były dobre dochody. I ostatnim budynkiem, który budowaliśmy tutaj,
który ludność popegeerowska była uprzejma mi spalić zresztą. Tak. Ten drewniany? Nie, ten murowany. To był murowany budynek, który właśnie pod założenia ogrodnictwa, sadownictwa przede wszystkim. Tam przechowywano owoce. Była przechowalnia owoców, lato, zima 4 stopnie w plusie. No oczywiście nie ma nawet śladu po instalacjach wtedy używanych. My w tej chwili jesteśmy na dnie Pradoliny Bzury, z jakichś tam zamierzchłych czasów. Nie? No i szczątkiem tego to jest nasza Bzura. No właśnie, Bzura akurat tutaj tak przepływa. Przepływa i miała duże znaczenie, ponieważ ona opływała wyspę, prawda? I tak, obejmowała dwoma ramionami wyspę. Na wyspę prowadził most te drewniany z altanką pośrodku. No to był oczywiście ogród angielski, utrzymany idealnie. No w tej chwili nie ma po nim śladu w ogóle. Za dworem znajdował się zabytkowy park ze stawem i alejami starych, okazałych drzew. W parku rośnie ponad 500 drzew, a wśród nich klony, jesiony zwyczajne, kasztanowce, lipy drobnolistne i jaśminowce. W rodzinie Zachertów córkom na pamiątkę urodzin sadzono lipy, a synom jesiony. Od strony północno-zachodniej od dworu przepływa rzeka Bzura, której spiętrzenie podczas pracy młyna utworzyło rozległy staw. Od zachodu jest z kolei kanał prowadzący wodę i tworzący przy stawie uroczą wyspę. Na wyspie był ogród warzywny i sad oraz rabaty kwiatowe. Za czasów świetności na parkową wyspę Kępę prowadził drewniany most zwodzony i stała przy nim romantyczna altanka. Pośrodku wyspy znajdował się ogród kwiatowy z przewagą róż. Znajdujemy się nad stawem, który otaczał wyspę. Na tą wyspę prowadził most zwodzony, tak jak mówię. Nie złożony. No, wszędzie piszą, że złożony. Nie wiem dlaczego. Ja też nie wiem. Proszę pana, pięknym takim... No, taki łuk. No, jak widziałem ten most. Przecież, z altanką na z altanką środku. Na środku. No, jak była altanka na środku. Ale no, wybaczcie, może ale było coś podnoszone. Może było jakieś przęsło podnoszone. Nie. Nie było na pewno? Nie było. To dlaczego piszą złożony? No, bo tak opisują ci, co... Proszę pana. Co w czasie PGR-u opisywali cały ten... No tak, no to do końca nikt nie wiedział, bo po przeciwnej stronie był i młyn i tak. Budynki jeszcze nasze takie tak. Gospodarcze, no i jeden budynek. No, ja tam się nie chwaliłam, że wiem, co to za budynek, to była powozownia. Gdzie? Tam. A tam? Tam, po drugiej stronie. No, po drugiej stronie. No bo to do gospodarczych rzeczy. No bo był młyn. Mieliśmy światło, bo elegancko, tak. bo turbina była działała. Tak. Wie pan, no, żyło się jakoś całkiem jak na tamte czasy. A na tej wyspie to tam były co? Były kwiaty były zasadzane. Kwiaty nasadzone, ogród regularny. Przede wszystkim mnóstwo róż, bo moja babcia kochała róże, a ponieważ mój dziadek kochał babcię, to gdzie tylko mógł, to sprowadzał wszystkie najpiękniejsze róże, jakie się udało dostać. No i to tak było. Ja na zdjęciu, pokazywała mi pani zdjęcie, to tam bardzo ścisły był ten szpaler. No tak, bo to było przycinane. Prowadzone, nie, no w tej chwili po prostu wyrosły drzewa.
Po prostu są tylko drzewa. One mają, no, każde drzewo ma swój okres żywotności. No, nie mówiąc o tym, że dobre drewno mogą. Właśnie był taki moment, że chciałam to sprzedać. No ale kontrahentów, owszem, miałam wielu i nie był to żaden problem. Natomiast problemem się, że to znaczy decyzję, którą podjęłam, że nie sprzedam, to były fijołki, które mi zakwitły na schodach. No tak, bo wychodzę z domu, patrzę, a tu się otworzyły pierwsze kwiatki. Kobieta. Czyli, że wyszło, że nie na powinna paść. Na najpiękniejszą porę roku to ty chcesz pakowanie mieć w domu? A daj ty sobie święty spokój.